Zbliża się prima aprilis, dzień, w którym wzajemnie płatamy sobie różnego rodzaju figle, żarty i psikusy mające wprowadzić w błąd. O ile drobne kłamstewka nie szkodzą nikomu i mogą być źródłem dobrej zabawy, o tyle nie dla wszystkich jasna jest granica, za którą żart przestaje być śmieszny i niegroźny. Jeszcze kilka lat temu z nieznającymi umiaru żartownisiami często do czynienia mieli strażacy. Ogółem w 2020 roku Suwalska Straż Pożarna odnotowała 99 nieprawdziwych alarmów, z których 43 były, jak to określił Kazimierz Golubiewski, oficer prasowy suwalskiej jednostki, w dobrej wierze. W złej wierze 3, z monitoringu 53. Jest to spadek do lat poprzednich, bo w 2019 łącznie alarmów fałszywych odnotowaliśmy 117, natomiast w 2018 125. Także odnotowujemy właśnie taką tendencję, na szczęście, spadkową. Alarmy w złej wierze to właśnie te, które celowo wprowadzają służby ratownicze w błąd. Czasem do realizacji głupich pomysłów popycha dzwoniących alkohol albo zwykła złośliwość. Jednak jak zauważa brygadier Golubiewski, w ostatnich latach widać wyraźną tendencję malejącą. Tak, tendencja jest malejąca, bo chociażby w roku 2019 odnotowaliśmy w złej wierze 11 zdarzeń, w 2020, tak jak prędzej powiedziałem, 3. Wynika to przede wszystkim z tego, że wszystkie teraz zgłoszenia do służb są rejestrowane przez urządzenia, czyli po prostu rozmowy są nagrywane, wyświetlany jest numer telefonu i łatwo dosyć taką osobę, że tak powiem, kolokwialnie namierzyć. A to oznacza, że żartowniś na własne życzenie naraża się na poważną odpowiedzialność. Do ludzi też dociera, że jest to wprowadzanie właśnie służb ratowniczych w błąd. Podawanie fałszywych informacji jest karalne. Jest to karalne z kodeksu wykroczeń, jak również z kodeksu karnego. Tutaj za podawanie fałszywych informacji, wprowadzanie w błąd instytucji rzetelności publicznej, organów ochrony bezpieczeństwa, no kary są od, że tak powiem, grzywny, aresztu, nawet do pozbawienia wolności. Na taką odpowiedzialność naraził się w ostatnim czasie pewien mieszkaniec Sejn, który 13 marca, późnym wieczorem, wykonał telefon na 112 i zakomunikował dyżurnemu, że w Komendzie Powiatowej Sejneńskiej Policji podłożono bombę. Ten telefon spowodował całą lawinę działań. Jak informuje rzecznik prasowy prokuratury, podjęto czynności zmierzające do uchylenia potencjalnego zagrożenia. Przeszukano komendę i nie znaleziono niczego. Policjanci odetchnęli z ulgą, ale żartownisiowi nie darowali. Bez większego trudu zebrali materiał pozwalający na identyfikację dzwoniącego. 31-letni mieszkaniec Sejn został zatrzymany, postawiono mu zarzuty, a on do popełnienia czynu określanego jako fałszywy alarm się przyznał. Za wszczęcie fałszywego alarmu o poważnym zdarzeniu grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności oraz obligatoryjne sankcje finansowe w kwocie 20 000 zł, poinformowała prokuratura.